powiedziałem Meletnica. Zaprowadzę. Cześć, witamy na pokoju. 10 marca 2019. Do you know Modica's chocolate? W kolejce, w tym lokale, udałem się wejść na statek. Rozbiję sobie głowy. To zadziwiające, że w końcu na Morzu Śródziemnym jest tyle krajów, i to nie Francja, nie Włochy, nie Turcja, nie Grecja, którzy są słynnymi marmoterami, ale ta cienka Malta buduje największy katamaran na Morzu Śródziemnym, żeby kursować między Sycylią a Maltą. Jestem flabbergasty, zaskoczony. To są pewne dane. Począt z tego katamaranem zabiera 900 pasażerów, już załogę. Jest 982, są krzesełka wewnątrz. Zresztą na górze jest 138 siedzeń, ale by nie zabrać tylko 900 pasażerów, mimo że jest 1120 krzeseł. Chodzi o to, żeby wszyscy mogli sobie zająć wygodne miejsce. Prędkość jest maksymalna 37 węzłów, to jest jakieś 70 km na godzinę. Są cztery potężne silniki o 36 MW mocy. Co tu jeszcze jest? Długość 100 metrów. Może zabierać około, tam przeczytałem wcześniej, jakieś 150 samochodów, więc super, naprawdę, jak na najbliższą firmę, osiągnięcie firmy Virtuver jest ogromne. Słody kurczak z Titanica. A tu pani sobie próbka. To jest piękne. Troszkę po prostu. To jest w ogóle bardzo a propos, że akurat port i przystęp promowa Virtuver znajduje się dokładnie koło budynku AESO. To jest agenda Unii Europejskiej zajmująca się imigracją. Więc tym przepływają imigranci z Sycylii legalni, a tam w budynku zajmuje się agencja zajmująca się tym zwanymi imigrantami nielegalnymi. Bardzo. W tam ukrywali się mordercy, którzy zamordowali dawne karawany Galizy. Właśnie z tego statku, stąd, z tych szot wysłano sygnał z telefonu komórkowego, żeby wysadzić jej samochód. I tam zostali też ci panowie złapani. I tam też w tych szopach z nimi zgarnięto samochód Corvetta. Ludzie, którzy oficjalnie nigdzie nie pracują, mają żadnego majątku, żadnych źródeł dochodów, opływali dostatki, wydawali w kasnach dziesiątki tysięcy euro. Dzieci chodziły do prywatnych szkół, jeździli luksowymi samochodami. Wyskoczyli tam w tych paskudnych garażach. Oczywiście pewnie mieli jakieś wille, o której jeszcze nie wspomniał też w gazetach. To wszystko właśnie przyodbyło tu w marcu. A z tyłu była elektrownia Malty, która miała słabo opalana węglem. I ten węgiel przewożony też między innymi z Polski w latach 70. Polski węgiel spalany na Malcie, z tego produkowany na Malcie prąd. Centrum dowodzenia. Prawie człowiek mogło tam się dostać do tych manetek i ruszyć tym katamaranem w świat.
John Paul II, nawet jest polski medal tutaj też, na który można coś pójść, skonstruować z polskiego wedla. Medal Malta.